to kochani, zaczynamy drugi dzień naszej wyprawy. No i co? Teraz kolacyjka, zrobiliśmy delikatny spacerek, taki wieczorny. I co? Jesteśmy w takiej knajpie Chic Restaurant. Powiem wam, że wybór jedzenia jest gigantyczny. Możecie sobie zobaczyć tutaj ceny. Ceny są raczej spoko. O, teraz pani przyniosła nam piweczko. I zobaczymy, cały czas myślimy, że sobie wziąć. I takie macie ceny. Pokażę wam tylko przykładowe parę stron. Co możecie zebrać? Macie fried noodle, crispy pork, sliced fish, seafood i wszystko. I teraz jeszcze tutaj jest piweczko z limoneczką. Musi być. To kochani, zamówiliśmy właśnie sobie, ja sobie zamówiłem krewetki w chili i w bazylii. Z porcją ryżyku i co? Wzięli nas kurwa znowu za Rosjan. Nie pierwszy raz i pewnie nie ostatni. Znaczy takie macie sosiki do wyboru. Tu jest jakiś ketchup, jakiś sweet chili, jakiś ocet i to wszystko. No zobaczymy jak przyjdzie jedzonko. To wam pokażę jak to wszystko będzie wyglądało. Piweczko wjechało, limonka wjechało, lodzik wjechał, więc jest dobrze. No i co, odjechało pierwsze jedzonko. To jest seafood salad. Sobie Kosta zamówił. Tutaj też squidzik. To fajnie. Ja za bardzo za tym nie przepadam, ale myślę, że będzie mu smakowało. To kochani, zobaczcie, wjechało moje. To jest chili basil z ryżykiem. I spróbujmy sobie teraz tego shrimpika. O Boże. Good. Picobello. Jest super, krewetki idealnie zrobione, soczyste, nie gumiaste. Coś przepysznego, koniec, idealne na delikatną kolacyjkę. No i moi drodzy, zjedliśmy. Tak te restauracje się nazywa, to się nazywa Chic Restaurant w Caron, na Caron Beach. I co? Znowu jedzenie było przepyszne, świeżutkie. Przede wszystkim oni bardzo szybko tutaj to jedzenie robią. Nie wiem, zamówicie 5, zależy 10 minut knajpy, już macie podane gorące i w szybciutko. I zobaczcie, tak sobie wygląda tutaj jedna z głównych ulic Caron. I tam się jedzie do plaży, dosłownie może ze 100-200 metrów i jesteście na plaży. Chwilkę jeszcze potem nagram, jak ile wyszedł tam rachunek, ale ja dosłownie po niej zapłaciłem, kupiłem sobie dwa piwka 80. Dwa piwka to są 103, to będzie 160. Ten mój pataj, to był pataj, tylko to był steer shrimps z bazylem chili. A to jest, to nie jest europejska bazylia, tylko to jest bazylia tajska. To zupełnie macie smak fenomenalny, jest tak, cóż tam cytrynkę i to wszystko. No i jeszcze do tego ryż 30, no to czyli co? 160 plus 30 to jest 90, 180, czyli zapłacę niecałe 4 dyszki. A naprawdę jestem podżarty. Jakbym po prostu jadł bez tego, to bym zapłacił, bez piwek, to bym zapłacił około 20 zł, więc polecam wam. I to była najbardziej taka wypełniona restauracja, dlatego też tu weszliśmy. To co, moi drodzy, zapłaciłem za to moje jedzonko 370 batów. Tam dałem 3 dychy na piwku. No to jest tam, no 40, tam miałem 1-2 złote z kawałkiem. Co takie quality jedzenia, to jest nic w tym dwa piwa. Jakbym nie kupował piwa, to bym zapłacił 20 parę złotych, więc wiecie. Nawet w większości polskich Chińczyków za tyle jedzenia nie zapłacicie, a przede wszystkim będziecie mieli takie sorry quality piwko. Piwko się jednak odbija, tak? No co kochani, dobranoc i widzimy się rano. Dzień dobry kochani, zaczynamy drugi dzień naszej wycieczki. Co, kurczę, po wczorajszym obżarstwie idziemy teraz na jakieś delikatne śniadanko i plan jest taki, żeby wypożyczyć skuterki i atakujemy południową część wyspy. Teraz idziemy na jedzonko, wsiadamy na skutery i zobaczymy, jak tam skoczosało wyjdzie. Może jeszcze coś się uda gdzieś pojechać. Zobaczcie, jest 9:46, niby człowiek dzisiaj wcześniej wstał, bo wstałem o... No po 7 wstałem, a jakoś tak się zamuliło w tym hotelu tu na balkoniku. Zobaczcie w końcu tą pogodę. Jest przepięknie. Jest słoneczko, jest cieplutko. I myślę, że później będzie dużo cieplej. No dobrze, na tym skuterek tak przynajmniej temperatury nie odczujemy. Ale myślę, że wiaterek nas może fajnie owiać
i troszkę przypaliłem buźkę. Już widzę po prostu po sobie, że jestem troszkę zaczerwieniony i niby nie było tego słońca przez ostatnie dwa dni, no ale jednak ten ciepły wiaterek nas troszkę owiał. Widzimy się na Sielanku. Kochani, jestem w takiej knajpeczce, potem wam pokażę, jak to wygląda na zewnątrz. I tak wygląda menu. Alkoholu nie pijemy teraz. Świeży soczek, myślę sobie, wezmę soczek złoty melona, kosztuje 90 bacików. A co do śniadania, to jeszcze nie wiem, muszę sobie przyjrzeć menu. I jak wybiorę, to wam pokażę. Delikatne śniadanko i ruszamy na skuterki. Kochani, zamówiłem sobie sosik z tarbuzika, kosztował bodajże 90 batów. Takie grzybki zasmażone w jakimś sosie sojowym, coś pokażę wam, wyglądają spoko, kosztowały 100 batów. I kurczaka w sosie curry czy pasta, czyli coś takiego, też kosztowało 140 batów, czyli śniadanko wyjdziemy tam z 35 zł powiedzmy, ale będzie znowuż na bogato. No i kochani, właśnie pani mi podała mój soczek złoty melona. Taki coś kosztuje 90 baczyków. Spróbujemy go razem. Bellissimo. No i kochani, wychało moje pierwsze danie. To jest kurczak w chili paste z ryżykiem i warzywka. Spróbujmy, ale to smakuje, bo ma być na ostro. No i co, jak zwykle jest pysznie, ale wcale nie jest ostro. Pani przyniosła jeszcze taki fajny, ostry sosik i naprawdę ten chili sosik, to jest taki chili, coś takiego, naprawdę robi fajną robotę i podkręcę zadanie. O! Dobry jest. Jeszcze kochani takie grzybki, już najwjechały są, widzę pieczareczki, jakieś grzyby mun. Coś jeszcze spróbuję z tego po troszku. Akurat te grzyby bez szału, takie smażone pieczarki na masełku. No to kochani, tu jest rachuneczek, tu macie nazwę tej restauracji. Zapłaciliśmy za wszystko 690 bacików. Bardzo przyjemna, fajna, taka rodzinna knajpka. No i co? Będziemy wynająć skuterki i ruszamy na południe. Kochani, tak knajpeczka wygląda z zewnątrz, wszystko takie otwarte na takim rogu i idziemy szukać jakichś fajnych skuterków. To kochani, niestety z przyczyn technicznych nie udało nam się, kurczę, wypożyczyć skuterów. Nastąpiła trochę mała zmiana planu w tym momencie, ale to wam opowiem później. Prawdopodobnie pożyczymy sobie samochód ku piątku nie, ale tak w sobotę, niedzielę, bo to zmieniamy lokalizację. No i co? Udajemy się niedługo na Buddę, ale teraz musimy się trochę schłodzić, bo jest tak gorąco. A trzeba, zobaczcie, Budda jest tam w oddali, trzeba iść tą dżunglą przez półtorej godziny pod górę prawie. Więc na razie jest za gorąco, poczekamy sobie jeszcze tak z godzinkę, półtorej i wtedy ruszymy. A teraz zobaczcie i rozkoszujcie się tym widokiem z tego basenu, jak jest tutaj przepięknie. Słoneczko, dzisiaj jest tak opalnie, od mojego przyjazdu jest to najlepszy i najcieplejszy dzionek. Dobra kochani, basenik jest zaliczony. Tam więcej nie nagrywałem. No i co? Teraz jesteśmy na tutaj wyjeździe przy Caron. No i mamy jeszcze godzinę z Buda do Budy. Znaczy jestem cały zamoczony. Cieknie ze mnie jak ze świni. No i co? Żebyście chcieli z Buda od strony Caron, no to musicie iść tędy i zobaczcie. Chodzicie pod Pataka Soi 14 i skręcacie w lewo i potem już cały czas prosto i będziemy tymi lasami bądź dżunglą szli do góry. Ogólnie ten pasek Buddy jest otwarty codziennie od 9 do 18.30, przynajmniej teraz, nie wiem jak jest w sezonie, tak? Nie wiem, teraz widzicie, jak mi wszystko fajnie spływa po twarzy. Au, widzimy się na jakimś pistopie.
No i zobaczcie, tam z tyłu się właśnie kończą zamieszkałe tereny. No i tu wchodzimy w taką dziką... Kurczę, ciężko to nazwać, to jest taki już gruby las, las tropikalny, czy jakaś dżungla. Zobaczymy dalej. No ale mówię wam, dalej mam wodospad na twarzy i leje się ze mnie, jak ze świniaka. Zobaczcie, jaki taki malutki krab sobie tutaj właśnie w górach pocina, chyba mu się pomyliły. Pomyliło mu się może, kurczę, z górami trochę. Albo tutaj sobie na, właśnie nad wodę ciśnie, żeby sobie ładnie rosnąć. No i co, jesteśmy na rozstaju dróg, które poszliśmy takim nawet konkretnym podejściem. I zobaczcie, tu Big Buddha, czyli do Wielkiego Buddy. Żeby tutaj zobaczyć, jak to jest w ogóle wymiecione wszystko przez te opady ostatnie. Czyli tutaj. No i tam trasa będzie fajna, takie podejście, kurczę, jak w polskich górach nieraz. To jest fajnie, bo jest śmieci, muszę śmieci wrzucić. Tu stoi taki pseudo sklepik, ale teraz jest zamknięty. I tu sobie możecie zobaczyć ceny. Woda 20 batów, mineralna, czyli nie ma tragedii, tak? Jak na takie miejsce, jeżeli to jest czasami otwarte, obstają, że w sezonie, to jest ok. No, zobaczcie na moją buźkę, jaka jest cała czerwona, spalona i zapocona. Może nie wygląda, że jest ciepło, ale uwierzcie mi, jest masakra. O, no. O, jeszcze nawet jakieś rurki tutaj zostały, jak gdybyś chciał do napoju, może sobie przyjść, zawinąć, nie ma problemu. Jest tak, jakieś krzesełko i wszystko. Dobra, kochani, robimy to podejście. No i co, kochani, idziemy. I powiem wam, że to podejście jest, kurczę, naprawdę ciężkie. Cały czas pod górę. Nie ma w ogóle żadnych elementów płaskich. Zobaczcie sobie, tutaj z góry jest widok na cały koron. A ja tu dalej walczę. Myślę, tak maksymalnie jeszcze z pół godziny powinien się być, bo teraz taki fajny wiaterek zimny zawiał. Ale ogólnie jest ciężko. I zobaczcie, jaka fajna droga się zaczyna. Normalnie jest lina do pomocy. Ale chyba dam radę bez. Może sobie trochę pomogę, będzie łatwiej. Zawsze można się podciągnąć, a nie wchodzić. Kurde, ci powiem wam, że jest grubo, naprawdę. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak, ale co? Idziemy dalej. Trzeba być twardym, a nie miękkim, tak? Dobra, jest kolejna. Na razie wyłączam kamerę, bo to będzie ciężko dać. Jeszcze sup elektroniczny. Dobra, kochani, najgorszy kawałek już za mną. Jesteśmy na takim punkcie odpoczynkowym, powiedzmy, po tym najgorszym podejściu. Zobaczcie, jaki rozpościera się przepiękny widok i teraz został mi około kilometr taką drogą, więc myślę, że z 10, 12, maksymalnie 15 minut i powinniśmy być przy Buddzie. Jest godzina 17:10, w Polsce jest 11:10, otwarte jest do 18:10, więc myślę, że spokojnie uda mi się wam wszystko nakręcić. Ja naprawdę wam powiem, dawno tak ciężkiego podejścia nie miałem. Chodziłem dużo w Tatrach, ale to podejście było naprawdę, no muszę to powiedzieć, kurewskie, no. Dobra, kochani, widzimy się na górze. No i zobaczcie, kochani, jesteśmy. Wersje jest darmowe, codziennie od 6:30 do 6:30 p.m. przez 12 godzin. Dziewczyny nie mogą wchodzić w sukienkach, w odkrytych ramionach, no smoking i no alkohol. Czy dzięki Bogu faceci mogą wchodzić tutaj z podejka, on właśnie teraz pociął, jak weszł taki kawał pod tą górę, półtorej godziny wyprawy z Karon i mi powiedzieli, że przez krótkie spodenki nie mogę wejść. Pam! Słuchajcie, jakie ładne flamingi. I co? Udajemy się teraz na górę. No i kochani, zrobiliśmy to po półtorej godziny wspinaczki. Jesteśmy pod Wielkim Buddą na Phukecie. I teraz zobaczcie ten przepiękny widok. Dokładnie wam powiem, nie wiem gdzie jest co. A, dobra. Tam będzie Karon. Tu gdzieś będzie Kata, a tam będzie Patong. I co? Dobrze jest, co?
Jest mega, ale jestem taki zajechany, że jeszcze trzeba zejść. Co kochani, to może teraz wam przytoczę trochę historii. Czyli za mną w tle monument Big Buddha, czyli Wielki Buddha. To siedzący posąg Buddy Marvia. Nie wiem, czy będę dobrze wymawiał te nazwy, bo one są napisane po tajsku w Phuket. Oficjalna nazwa tego monumentu brzmi Praputa Ming Mongkol Eknari. W skrócie Buddha Ming Mongkol. Monument ma 25 metrów szerokości i 45 metrów wysokości. Jest on wykonany z betonu i birmańskiego białego marmuru. Budowa posągu rozpoczęła się w 2004 roku już, a dopiero w 2017 roku ukończono o 80% całości i dalej nie jest ukończony w całości. Zajmuje on trzecie miejsce pod względem wysokości w kategorii posąg w Tajlandii, zaraz za Wielkim Buddą Lao Yai. No i co, również ten Wielki Budda jest usytuowany na wzgórzu Nakaret pomiędzy Kata i Chalong, a najłatwiej się dostać do niego drogą z Chalong. No ja wiecie, jak już wchodziłem drogą z Karonu z Buta, półtorej godziny, również będzie pójść z Kata. No z Patongu już nie polecam, bo to będzie za daleko. Zobaczcie kochani, również nie bierzcie sobie dronów, no bo sobie nie polatacie tutaj, przynajmniej w tym miejscu, bo to jest miejsce kultu religijnego, świątynia i wszystko, czyli zakaz dronów. Są jakieś sklepy, sklepiki, jeżeli chcecie kupić sobie jakieś pamiątki z Buddą, magnesiki, nie ma najmniejszego problem, być to są te święte słonie, mnisi, buddyjscy i tego innego tematu. Zobaczcie, ten posąg jest naprawdę przepiękny i góruje nad całym Phuketem. Tutaj również, jak we wszystkich świątyniach, macie datki i zależy, w jaki dzień tygodnia się urodziliście, wtedy możecie podać datek swojemu mnichowi buddyjskiemu. Zaraz pójdziemy tam sobie na sklepiki, bo jestem ciekaw, jakie są w ogóle ceny. Chodźmy zobaczyć, co to jest tutaj. Czyli to jest, zobaczcie, to jest Garuda. Garuda jest kreaturą podobną do niedźwiedzia. No, nie chcę mi się koni tłumaczyć, naprawdę jestem zmęczony, przetłumaczcie sobie. A to nawet nie wiem, co to są za takie pierdółki. To ogólnie jest takie jakby takie plastik, jakby takie liście złote z czymś, z jakimiś obrazkami, podpisy. To są jakieś święte rzeczy. Zobaczcie, to ogólnie trzymacie obrazki znanych ludzi, którzy wspierają buddyzm. Czyli Roberto Baggio, Steve Jobs. Zobaczcie, ogólnie wszystko opisane, ale to nie ma sensu, żeby tam był. Pokazywał, tego pana nie znam, nie mam pojęcia, kto jest, ale zobaczcie tutaj, za chwilę będzie w szoku. Cristiano Ronaldo, tak? Wszystko opisana jego cała historia życia, możecie sobie zrobić stop klateczkę. Tu jest zdjęcie Ronaldo z mamusią. Zaraz będzie kolejny wielki piłkarz również. David Beckham, zaraz coś wam pokażę, mam i Costa coś pokazał. Richard Gere, oczywiście również znany aktor Pretty Woman. Zobaczcie, co tu jest w ogóle. Tylko muszę uważać, trzymać kamerę, żeby mnie nie zawinął, tak? Ej, małpa! Pani małpo! No, cześć! Kurczę, nie podchodzę bliżej, bo się boję, że mi kamerę zawinie. Bo to są takie złodziejaszki. Jak byłem na Gibraltarze, to wszystko te małe gnojki kradły. Zobaczcie, Bill Gates również, Albert Einstein, Oppenheimer, nie wiem, o nich wyszedł film tutaj w ogóle, tak? Wellington, nie, kto to jest? Albert Schweitzer and Bernard. Raz. Zobaczcie, tu jeszcze macie taki mniejszy posąg Buddy, teoretycznie tam ze złota, ale to wiadomo, że to złoto nie jest, bo to wszystko odchodzi. Dobra, nie będę tu wchodził, mnie zawry prowadzą, to jest bardzo święte miejsce, ale zobaczcie, tutaj pieniążki ludzie powrzucali, można sobie zapalić ten kadzidełko, na szczęście pewnie. No i co? Tak to wygląda. Zobaczcie, kochani, kolejny punkt widokowy, tylko teraz z drugiej strony. Chcecie sobie zobaczyć, tam są lokalizacje. I tak to przepięknie, kurczę, wygląda. Widok jest zapierający, jak w Piresiach, jeszcze powiem wam, że jakby było słonecznie, bezchmurnie. Coś pięknego, był taki sztosik, że masakra, zobaczcie. Tutaj była kolejna małpka, ale chyba już sobie uciekła.
i tu ogólnie macie, że nie wolno dokarmiać małp, dotykać ich, ani ich bić. No, bić to chyba dopiero jak coś wam ukradną, to wtedy można. I tutaj kolejny jakiś pomnik jakiegoś mnicha buddyjskiego, do góry znowu kolejny złoty Budda. I tutaj są też jakieś posążki. I tutaj takie kutki pewnie dla zakochańców, no pewnie już tak samo połowa tych kutek nie ma racji bytu. O, widzicie, nie tam na dole, czy widzicie, ale właśnie sobie biegnie ta małpka. O. I zaraz, taka ciekawa informacja, że według buddyzmu nie powinno się robić tatuaży z Buddą i się tak ubierać. Dobra, tatuaże jeszcze rozumiem, ale co do ubioru? Co i to kurczę obchodzi? I kochani, co, żegnam wielkiego Buddę, znaczy się światło zapaliły. Nie wiem, czy słyszycie, już w głośnikach są ogłoszenia, że trzeba się powoli zbierać, bo jest otwarte tylko do 6:30, a jest już 6:02. Nie wiem, co to jest, no ogólnie to, bo to wszyscy dotykają, obcierają, więc nie mam pojęcia. Jeżeli może wiecie, co to jest, dajcie mi znać.